Cześć kochani, witajcie w 2016 roku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców kosmetycznych, dokładniej makijażowych zeszłego roku. Ale zanim zacznę, to będzie troszkę prywaty tytułem wyjaśnienia oraz zapowiedzi małej. Otóż tak, miałam tym razem naprawdę dosyć długą przerwę w nagrywaniu z tego względu, że już przeprowadziłam się z Łodzi do Warszawy. Jak widzicie, też nagrywam w innym miejscu niż do tej pory, będę raczej w tym miejscu też przez co najmniej kilka najbliższych miesięcy nagrywać. Przeprowadziłam się z Łodzi do Warszawy, ponieważ rozstałam się po 6 latach z facetem i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby wrócić z powrotem do mojego rodzinnego miasta, ponieważ w Warszawie się urodziłam, mam tutaj rodzinę najbliższych, także już w Łodzi raczej mnie nie spotkacie, natomiast w Warszawie jak najbardziej i bardzo mnie to cieszy, bo to zawsze było moje miasto i z przyjemnością się tu przeniosłam znowu na stałe. Ale co ważne, nie zmieniam pracy, nadal pracuję w Indigo, także bardzo, bardzo się z tego cieszę. No i właśnie ta przerwa ostatnia była spowodowana właśnie tym moim zamieszaniem życiowym i tą przeprowadzką, natomiast postanowiłam sobie i naprawdę będę starała się tego dotrzymać, żeby w 2016 roku ruszyć na nowo mój kanał. Także zostańcie koniecznie ze mną i polecam ustawienie sobie na przykład powiadomień mailowych o moich nowych filmach, ponieważ podejrzewam, że YouTube nie będzie Wam może chciał pokazywać tych moich najnowszych filmów właśnie ze względu na to, że dawno nie kręciłam. A tak, oczywiście mam dużo, dużo pomysłów na filmy kosmetyczne. Mam również pomysły na filmy z tatą, których nie było bardzo długo, a wiem, że bardzo lubicie, także to jest takie coś zupełnie innego na moim kanale, coś troszkę śmiesznego, trochę lirycznego, także chcę z moim tatą znowu coś ciekawego, śmiesznego nakręcić. Jak również będą filmy z końmi, ponieważ już wróciłam bardziej regularnie do jazdy konnej i jeżeli tylko będę miała taką możliwość, bo to są filmy takie wymagające bardzo dużej logistyki w ogóle, to również będę nagrywała na tematy jeździeckie. O takie filmy dostaję mnóstwo, mnóstwo pytań, także również one będą, także zostańcie koniecznie ze mną. Natomiast dzisiaj już mój typowy film kosmetyczny, podsumowanie zeszłego roku, jeżeli chodzi o makijaż, produkty, których używałam zdecydowanie najczęściej lub takie hity, które odkryłam w zeszłym roku właśnie, które mogę polecić w 100% i do których na pewno wrócę. Także tyle tytułem wstępu, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznę od tego, od czego zawsze zaczynam makijaż, czyli od bazy. I tutaj produkt, który już na YouTubie stał się hitem, jeżeli chodzi o użytkowanie go właśnie w ten sposób, jest to Nivea Men wersja Sensitive Balsam po goleniu, który jest naprawdę rewelacyjną bazą pod makijaż, której używałam cały zeszły rok i na pewno będę go używać, ponieważ bardzo dużo mi go jeszcze tutaj zostało. Tutaj mam wersję dużą 100 ml, natomiast w Rossmanie też możecie kupić miniaturkę, taką 30 ml, która też starczy na długo, kosztuje dosłownie kilka złotych, także jeżeli nie wiecie, czy ten produkt się u Was sprawdzi, to polecam właśnie zakup takiej małej wersji. I właśnie, dlaczego to jest świetna baza pod podkład? Otóż ten produkt świetnie przygotowuje skórę, nawilża ją, przedłuża trwałość makijażu, sprawia, że ten podkład po prostu lepiej przylega do skóry, ma fajny skład, ma tutaj glicerynę i kilka różnych fajnych takich nawilżających, wygładzających składników, nie zapycha przede wszystkim skóry oraz przedłuża też efekt matowości skóry, na czym mi bardzo zależy, ponieważ mam skórę tłustą, także po tym balsamie cera nie świeci się przez dosyć długi czas, właśnie świetnie trzyma podkład, jest to też produkt bardzo tani w stosunku do tego, jak bardzo jest wydajny, ponieważ takie opakowanie aż 100 ml kosztuje 26 zł, a takie małe 30, dosłownie kilka tylko, także bardzo, bardzo serdecznie polecam tak naprawdę do każdego typu cery. Oczywiście obejrzyjcie sobie wcześniej różne testy dziewczyn właśnie, bo ten produkt jest też bardzo chętnie polecany przez inne vlogerki. Uwielbiam tą bazę balsam.
Następnie podkład oczywiście i tutaj mój ulubieniec od bardzo, bardzo dawna, od wielu lat. Jest to oczywiście Revlon Colorstay, podkład wszystkim świetnie znany, więc nie będę się na jego temat jakoś bardzo rozwodzić. Aktualnie używam kolor 180, natomiast zużyłam bardzo, bardzo wiele opakowań i to jest podkład po prostu, do którego zawsze z chęcią wracam, który jest takim moim pewniakiem i który też nie kosztuje bardzo dużo. Oczywiście nie kupuję go w drogerii za 70 zł, tylko najczęściej przez internet o połowę taniej. Podkład świetnie kryje, bardzo długo się trzyma oraz długo utrzymuje matowość skóry, także te trzy cechy, na których mi bardzo zależy, on robi. Także uwielbiam go używać, szczególnie za pomocą gąbeczki, wtedy pory też nie są zbyt widoczne, cera jest wygładzona optycznie i no po prostu bardzo, bardzo lubię ten podkład. Ta pompka, którą mam do niego, pochodzi z serum do włosów z firmy Avon, także tak, to jest taki mój pewniak od zawsze, na zawsze. Następnie dwa korektory. Korektor, który odkryłam w 2016 roku i który uwielbiam pod oczy, to jest Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Korektor właśnie moim zdaniem najlepszy pod oczy, ponieważ ma dosyć lekką formułę właśnie z aplikatorem. Bardzo ładny kolor. Ja mam akurat 020 Light Beige, który dla mnie pod oczy jest akurat. Nie jest zbyt jasny, ani zbyt ciemny. Wiem, że też dziewczyny chętnie go używają na twarz właśnie. I tak, ten korektor naprawdę nieźle kryje. Może nie daje takiego stuprocentowego super krycia, natomiast ja takiego też nie potrzebuję. Na moje potrzeby jest absolutnie wystarczający. Jest przede wszystkim lekki, nie wchodzi w zmarszczki, bardzo długo się utrzymuje. Także ja z niego korzystam praktycznie przy każdym makijażu oraz jego cena to jest około 20 zł. Także bardzo polecam wypróbować. Dla mnie to jest taki właśnie następca korektoru Collection, o którym za sekundkę jeszcze wspomnę, ale Collection akurat nie jest dostępny w Polsce, tak. I tutaj mam właśnie Collection Lasting Perfection, totalnie pozdzierane, już sfatygowane opakowanie, które kupiłam w styczniu zeszłego roku w Londynie. I to jest mi kolor numer 2, którego ja używam po prostu na twarz, a przede wszystkim na nos, bo mam tutaj takie małe kropki, które po prostu zawsze sobie tym korektorem, tak, kamufluje i on po prostu bardzo dobrze się utrzymuje. Jest zdecydowanie gęstszy niż ten, troszkę lepiej kryje, ale też daje takie uczucie bardziej, no po prostu jest cięższy i pod oczami nie każdy go lubi. Ale ja go ogólnie też bardzo lubię, tylko że właśnie ciężko go w Polsce dostać. Następnie puder. Puder sypki, ponieważ to jest mój absolutny must have w ogóle. Ja pudrów sypkich zawsze używam. To nie wyobrażam sobie niemalże makijażu bez pudru sypkiego, który daje w mojej ocenie bardziej naturalne wykończenie na twarzy. I puder, który już mi się kończy, którego używam cały 2016 rok i na pewno też w 2015 roku go odkryłam, to jest Kryolan, dokładniej seria Dermacolor Fixing Powder. Ten puder odkryłam na stronie Lady Makeup. Jest to puder, który ma bardzo delikatne, żółte, jak widzicie, zabarwienie, dzięki czemu idealnie nadaje się do korygowania różowych podkładów. On w ogóle bardzo fajnie właśnie tak ujednolica jeszcze kolory cery, chociaż jego krycie jest dosyć delikatne, natomiast matuje twarz na bardzo długi czas oraz absolutnie przedłuża jeszcze trwałość podkładu. Ja go lubię używać na przykład z jakimiś takimi nawet mniej trwałymi podkładami, bo wiem, że po prostu dzięki temu pudrowi ten podkład będzie się trzymał lepiej, dłużej. Także on faktycznie fiksuje makijaż, ale nie jest w żaden sposób ciężki, nie obciąża skóry, nie jest widoczny na twarzy specjalnie, także uwielbiam go i na pewno kupię ponownie. Ja mam opakowanie tutaj 20 gram, które jest super, super wydajne, a ten puder w ogóle ma cenę około chyba 40 zł i naprawdę ja w ogóle uwielbiam pudry z Kryolanu. Jeżeli chodzi o tą firmę, to są moje ulubione produkty. Używam już od wielu lat, to jest mój na pewno trzeci puder z tej firmy i na pewno też nie ostatni. Jak jestem już przy makijażu twarzy, to polecę
już ze wszystkim. Ulubiony róż. Wydaje mi się, że właśnie w 2016 roku go odkryłam, kupiłam, chociaż jest bardzo, bardzo popularny. Jest to róż z firmy Bourjois i kolor 34 Rose d'Or, który wiele dziewczyn też bardzo, bardzo lubi. To jest piękny, różowy kolor z lekkim, złotym blaskiem. Tutaj zrobiłam Wam jeszcze takiego swatcha właśnie. On jest różowy z takim delikatnym, brzoskwiniowym tonem i właśnie takim delikatnym też błyskiem. Pięknie, świeżo wygląda na policzkach. Ze względu na to, że jest wypiekany, to naprawdę nie da się zrobić nim krzywdy, bo musiałbyśmy go nie wiadomo ile nałożyć, żeby faktycznie on był zbyt mocno widoczny. On jest taki akurat, także nawet dla osób początkujących z różami jest absolutnie polecany. Właśnie bardzo go lubię, praktycznie niemalże do każdego makijażu pasuje. Ładnie pachnie, takim może trochę taki retro zapach, lekko kwiatowy, ale no bardzo lubię ten róż. W dodatku ma ładne, wygodne i niewielkie opakowanie, także używałam go przy wielu, wielu makijażach właśnie w zeszłym roku i nadal go uwielbiam. Ulubionym produktem do konturowania twarzy z kolei cały czas jest puder konturujący z Inglota, bodajże w kolorze 505, czyli takim chłodnym brązie. Zużyłam już chyba połowę co najmniej tego produktu. Już tak delikatnie tutaj wieczko, denko zaczyna mi właśnie prześwitywać. Uwielbiam go, ponieważ wygląda bardzo naturalnie, jest idealnie stworzony właśnie do konturowania całej twarzy, nosa i innych takich rzeczy, ale z kolei też nie robi dla mnie plam, bardzo łatwo się nim operuje, łatwo się go rozciera, także bardzo go lubię i cały czas chętnie używam. Chociaż ogólnie powiem Wam, że dawno twarzy nie konturowałam, robię to rzadziej w tym momencie niż kiedyś, bo stwierdziłam, że mam na tyle szczupłą twarz i tak dalej, że nie muszę, to konturowanie nie jest mi tak bardzo potrzebne, także nie robię tego przy każdym makijażu. I teraz rozświetlacz, czyli produkt, którego oprócz różu na mojej twarzy nie może zabraknąć. I tym razem chcę wyróżnić dwa rozświetlacze. Oczywiście Mary Luminizer, który jest moim ulubieńcem od dawna. Nie będę go otwierać, bo niestety prawie cały mi się pokruszył. I to jest jego duży minus, że jeżeli tylko Wam upadnie, to na 99% się pokruszy. Natomiast daje przepiękny, przepiękny efekt właśnie takiej iskrzącej, widocznej tafli. Piękny szampański kolor, także to jest must have, zresztą już chyba każdy zna ten rozświetlacz z firmy The Balm. Natomiast drugi, wersja zdecydowanie bardziej budżetowa, ale jest to rozświetlacz, który lubię równie bardzo jak Mary Luminizer, czyli musi być naprawdę świetny. Jest to My Secret Face Illuminator Powder, który kosztuje chyba maksymalnie 14 zł. Produkt wypiekany, bardzo duży, który nam się chyba nie skończy, mimo ja naprawdę go dużo zużyłam. Ja go używałam niemalże przy każdym makijażu w 2016 roku. I on odcień koloru ma również bardzo podobny do Mary Luminizer, również jest to taki szampański, leciusieńko złoty kolor na skórze, mniej złoty niż tutaj w opakowaniu, ale bardziej ciepły niż chłodny. Ja nie cierpię chłodnych, takich zimnych, białych rozświetlaczy, w ogóle takich nie używam. No, natomiast on daje taki bardziej metaliczny efekt na skórze, taki troszeczkę bardziej subtelny niż Mary Lu, natomiast ja uwielbiam w ogóle łączyć je oba ze sobą, tak jak dzisiaj w dzisiejszym makijażu również mam oba połączone i na przykład tego odrobinę lubię używać na łuk kupidyna, na grzbiet nosa czasem, natomiast Mary Lu uwielbiam w dużej ilości właśnie na szczyty kości policzkowych, tak jak widzicie. Ja wiem, że Wam się zawsze ten efekt podoba i zawsze dostaję bardzo dużo pytań, co mam na twarzy, także najczęściej są to te dwa właśnie rozświetlacze. I teraz już przejdę do makijażu oczu i jeżeli chodzi o bazę oraz jednocześnie cień w kremie, to cały czas moim ulubieńcem jest Paint Pot z MAKA w kolorze Soft Ochre, którego już zużyłam naprawdę dużo, ja go bardzo lubię używać, nawet samego, po prostu jeżeli nie chce mi się używać zwykłych cieni, tylko chcę sobie ujednolicić koloryt powieki, robię taki super szybki makijaż, to często właśnie stosuję ten Paint Pot oraz używam go jako standardowej bazy pod cienie. On bardzo fajnie
fajnie te cienie utrzymuje, lekko podbija ton, właśnie ujednolica kolor powieki. Jest, no po prostu jest bardzo dobry, jest, uwielbiam go, nie roluje się przede wszystkim, zastyga, ale jednocześnie nie zastyga zbyt szybko, także da się go ładnie nałożyć, ładnie rozetrzeć, także nadal go uwielbiam, ale jeszcze będę go długo używać, bo on jest bardzo wydajny. I teraz cienie w kamieniu, a dokładniej palety do makijażu. I tutaj moim zdecydowanym numerem jeden absolutnie jest paleta Too Faced Hot Semi-Sweet Chocolate Bar. Semi-Sweet właśnie. Tą wersję posiadam i absolutnie uwielbiam. Jeżeli miałabym sobie zachować tylko jedną paletę, którą mam, myślę, że byłaby to w tym momencie właśnie ta. Jest cudowna, myślę, że już ją nieraz widziałyście u innych dziewczyn na kanałach. Uwielbiam za to, że ma piękną kolorystykę w tonach bardziej ciepłych i dzisiaj również specjalnie makijaż oczu wykonałam właśnie tą paletą. Bardzo lubię ten kolor peanut butter właśnie, taki lekko ciepły, rudawy kolor właśnie. Bardzo lubię tego niebieskiego koloru używać na dolnej powiece oraz te wszystkie brązy tutaj, te kolory również błyszczące dwa, tutaj karmel, bonbon, bardzo lubię. Piękna, neutralna paleta w ciepłej tonacji, ale da się nią naprawdę ogrom różnych makijaży wykonać i ogólnie jest niesamowita przyjemność stosowania tej palety, ponieważ ona faktycznie pachnie czekoladą, wygląda absolutnie przepięknie, jest pięknie, w ogóle bardzo trwałe opakowanie, nawet jak Wam spadnie, to raczej te cienie się nie pokruszą, także ona jest naprawdę warta swojej ceny i polecam bardzo, bardzo gorąco. I wiem teraz od Karoliny ze stylizacji, że wraca do sprzedaży wersja Sweet Peach, właśnie jeżeli chodzi o Too Faced, którą muszę koniecznie mieć. Na pewno tamtą kupię, bo ogólnie te palety są po prostu warte swojej ceny, są wspaniałe. Natomiast druga paleta, która jest uzupełnieniem tej palety oraz wszystkich innych, które posiadam, która jest takim basiciem najbardziej podstawowym, który warto mieć, jest to paleta Naked Basics Urban Decay 1, ta najbardziej podstawowa wersja, oczywiście. Uwielbiam te dwa brązowe, znaczy ten beżowy i ten właśnie taki średnio brązowy, dosyć ciepły kolor, które są idealnymi kolorami na dzień, jeżeli po prostu musicie super szybko wykonać jakiś makijaż, to właśnie ta paleta bardzo Wam się przyda, bo nie trzeba się tak naprawdę zastanawiać co, gdzie, jak, tylko po prostu od razu możemy sobie fajnie nią wymodelować oko oraz uzupełnić jakby inne palety, w których brakuje nam jakichś takich właśnie najbardziej podstawowych cieni. Czasami tak jest właśnie, że brakuje jakiegoś fajnego beżu, fajnego koloru rozświetlającego, właśnie ten jest bardzo ładny, ten pierwszy kolor, czy właśnie chociażby podstawowych brązów lub mega, mega czarnej czerni. Chyba ta czerń z tej palety jest moją ulubioną i najmocniej napigmentowaną, także ja również tą polecam, warto mieć. Jeżeli chodzi o brwi, to tutaj też moim odkryciem właśnie w styczniu zeszłego roku jest produkt, którego ciągle używam, ale tak się boję, że mi się zaraz skończy i po prostu w Polsce jej nie kupię. Jest to kredka Archery z firmy Soap and Glory, którą również kupiłam w Londynie. Kredka podwójna, która z jednej strony ma taki pisaczek, po prostu taki niemalże tint do brwi, który jest super, super trwały. Najtrwalszy tego typu właśnie produkt do brwi, jaki używałam przynajmniej. A z drugiej strony ma po prostu kredkę wysuwaną w pięknym kolorze. Pięknym to znaczy po prostu idealnym do moich brwi. To jest kolor w ogóle blond i tą kredkę również mam w tym momencie na brwiach, obie te końcówki, ponieważ ja mam tutaj w tym miejscu, w tych miejscach dokładnie, nie mam włosków, a żeby te brwi właśnie miały taki kształt, jaki mi się podoba, taki jak w tym momencie, to właśnie tym tintem muszę właśnie sobie dorysować to miejsce. Tylko że ono mi się często w ciągu dnia może ścierać, jeżeli użyję do tego na przykład cienia lub jakiejś takiej zwykłej, mało trwałej kredki. Dlatego też tą kredkę uwielbiam i nie wiem, chyba będę jej szukać gdzieś na Allegro, jeżeli mi się skończy. Ona jest dosyć droga, bo kosztuje chyba około 10 funtów. Natomiast jest tego warta. Jeżeli bywacie, mieszkacie w Wielkiej Brytanii lub bywacie w Londynie, to naprawdę jest to rzecz warta wypróbowania i kupienia. Nie pokażę Wam dzisiaj pędzli do makijażu, ponieważ kompletnie nie wiem,
który pędzel miałabym wyróżnić, ponieważ tak naprawdę w zeszłym roku za bardzo pędzli nie kupowałam, ale na pewno chcę wyróżnić gąbkę, której używam po prostu non-stop, praktycznie przy każdym makijażu i jest to gąbka Real Techniques. Przepraszam, że jest brudna, ale przy dzisiejszym makijażu również jej używałam, a nie mam akurat drugiego egzemplarza w zastępstwie. W każdym razie to jest gąbka, która dla mnie jest najlepszym odpowiednikiem Beauty Blendera, oczywiście dużo tańszym, co najmniej o połowę tańszym. Znajdziecie ją w różnych sklepach internetowych oraz stacjonarnie w Wielkiej Brytanii. Uwielbiam, jest bardzo, bardzo miękka, ma dwie wygodne bardzo końcówki, także ja nią nakładam zarówno podkład, jak i korektor, także bardzo, bardzo polecam, jeżeli jeszcze jej nie miałyście okazji wypróbować. I jeszcze dwa produkty utrwalające makijaż, o których na pewno mówiłam w ulubieńcach 2015 roku, bo tu się nic nie zmieniło. Kocham ten spray utrwalający z Inglota, Makeup Fixer, który już mi się kończy, na pewno za chwilę kupię kolejne opakowanie, ponieważ jest to w sumie najlepszy tego typu produkt, jakiego używałam. On pięknie scala makijaż, idealnie fiksuje go i zabiera pudrowość z twarzy, więc ten makijaż cały wygląda po prostu dużo bardziej naturalnie, dużo ładniej i dużo bardziej świeżo właśnie dzięki temu fikserowi i jednocześnie wyraźnie jest utrwalony, także do każdego typu cery ja bardzo polecam ten fikser właśnie. Natomiast drugi, którego używam na już bardziej specjalne okazje, mimo że jest to również drogeryjny fikser, jest to fikser z firmy Kobo, już moje kolejne opakowanie, które jeszcze lepiej utrwala makijaż niż ten Inglot właściwie. Tak naprawdę go bardzo, bardzo mocno gruntuje, natomiast to już jest produkt z alkoholem, więc nie używam go zbyt często, żeby wiecie, sobie nie przesuszyć na przykład twarzy, ale również jest bardzo dobry, szczególnie w stosunku do swojej ceny, około 25 zł. I jeszcze zapomniałam o moim ulubionym tuszu do rzęs oczywiście. To jest też moje kolejne opakowanie tuszu, właśnie Volume Million Lashes Soul Couture z L'Oreal oczywiście. Silikonowa szczoteczka, myślę, że ten tusz też jest wszystkim bardzo dobrze znany. Pięknie rozdziela, pięknie pogrubia rzęsy, daje po prostu bardzo taki ładny, wyraźny efekt, a jednocześnie jest bardzo trwały. Nie kruszy się, nie odbija się w ciągu dnia. Także to jest jego bardzo też ważna cecha, ponieważ testowałam wiele tańszych tuszy, które również dawały naprawdę fajny efekt na rzęsach, ale nie były tak trwałe jak właśnie ten tusz z L'Oreala. Także pod tym względem go uwielbiam, że on się trzyma od rana do wieczora, mimo że nie jest wodoodporny. Chociaż nie zmywa się go jakoś też super łatwo, ale no naprawdę warty wypróbowania. Ogólnie tusze L'Oreala bardzo polecam. Być może, że jak ten mi się skończy, on właściwie już prawie mi się skończył, to kupię jakiś kolejny, inny dla wypróbowania właśnie, natomiast do tego też będę wracać. I teraz produkty do ust, których mam tutaj zdecydowanie najwięcej, absolutnie nie mogłam się zdecydować na jeden czy nawet dwa. Zacznę od bazy podmatowe pomadki, której też używam i polecam już ją od bardzo dawna. Jest to baza z firmy MAC, której używam pod wszystkie matowe pomadki, nie tylko pod pomadki z MAC-a, których też kilka posiadam. I ten produkt niweluje suchość ust po nałożeniu właśnie matowej pomadki. Przedłuża jeszcze trwałość tej pomadki, ale przede wszystkim te usta nie są tak ściągnięte i nie są tak właśnie, nie są tak przesuszone, wyschnięte właśnie jak bez tej bazy. Także uwielbiam ją naprawdę i starcza na długo, jest dosyć wydajna i na pewno kupię ją po raz kolejny, szczególnie, że już mi się chyba kończy, tak, bo mi zostało tylko tyle jej. Nie jest to może najtańsza rzecz, kosztuje około 70 zł, ale to jeżeli lubicie matowe pomadki, jeżeli macie ich sporo, to warto w takich produkt zainwestować. I jeżeli o matowych pomadkach mowa, to tutaj moje odkrycie 2016 roku to matowe pomadki z firmy Golden Rose. Płynie właśnie. Dwa bardzo intensywne kolory, chyba najbardziej intensywne z całej palety, to jest 09, piękna, idealna czerwień, oraz 08, idealny neonowy róż. Oba te kolory uwielbiam, tej czerwieni uwielbiam używać na wieczory po prostu. Często nawet jak maluję troszkę słabiej oczy lub jak oczy maluję tak bardziej złoto-brązowo, uwielbiam sobie połączyć ten makijaż właśnie z taką piękną, matową, czerwoną pomadką. One są super trwałe, naprawdę niesamowicie trwałe.
chyba liczyłam, że około 6 godzin bez żadnych poprawek się utrzymują, nigdzie tam się nie rozjeżdżają, nie schodzą brzydko, właśnie schodzą równomiernie z ust, mają niesamowitą pigmentację właśnie, są też bardzo wydajne i kosztują niecałe chyba 20 zł. Macie też bardzo duży wybór kolorystyczny, także to są, szczególnie z tych tańszych pomadek, są to jedne z najlepszych. Również nadal uwielbiam matowe pomadki z MAKA, ale tych chyba w 2016 roku używałam troszkę częściej i uważam, że są naprawdę super warte uwagi, to jest świetny produkt. I kolejna matowa pomadka, tym razem bardziej troszeczkę w kolorze nude, to jest Bourjois, dokładniej kolor 10, Don't Pink of It. To jest ten Rouge Velvet Edition, bardzo znana wszystkim pomadka, myślę, i po prostu uwielbiam ten konkretny kolor. Mam trzy kolory ogólnie z tego rodzaju. Ten najbardziej lubię, bo jest to kolor dzienny, taki lekko brudny róż, który pasuje niemalże do każdego makijażu, właśnie bardzo mi pasuje. To jest mój ulubiony kolor nude ze wszystkich pomadek, szczególnie matowych, które posiadam właśnie. Ja nie lubię takich pomadek, które są typowo beżowe, tak bez żadnego różowego podtonu. Jakoś mam wrażenie, że mi nie pasują, natomiast ten jest po prostu dla mnie idealny. Moimi ulubionymi błyszczykami były, i tutaj nic się nie zmienia i chyba nie wiem, czy się kiedykolwiek zmieni, błyszczyki z firmy Bourjois, efekt 3D, niemalże pod każdym filmem, gdzie mam ten błyszczyk na ustach, mam pytanie właśnie, co mam na ustach, co się tak pięknie błyszczy. To jest właśnie najczęściej ten kolor, czyli kolor numer 51, już mówiłam o nim 1000 razy chyba na moim kanale. Piękny, mleczny kolor, bez żadnych drobinek, bardzo uniwersalny, dosyć długo się utrzymuje na ustach, jak na błyszczyk oczywiście. Jest troszeczkę lepiący, ale z drugiej strony jest komfortowy na ustach, nigdzie się nie rozlewa. Natomiast dziś mam kolor ten ciut bardziej wyraźny, kolor 59, czyli taki nieco bardziej brzoskwiniowy róż właśnie. Uwielbiam te błyszczyki, mają piękne, piękne właśnie kolory i pięknie się błyszczą oraz pięknie pachną. Jeżeli chodzi o usta, to będzie jeszcze jeden produkt, o którym też nie mogłam nie wspomnieć. Bardzo taki nietypowy produkt z firmy Catrice, który również już mi się kończy. O, to jest właśnie dowód na to, jak bardzo uwielbiam ten produkt. To jest tint do ust, który nakłada się na usta jak balsam, ale on nadaje ustom różowe zabarwienie. I im więcej będziecie go tak nakładać w ciągu dnia, tym ten różowy kolor będzie bardziej intensywny i będzie się wżerał w usta. I to naprawdę mocno, także później będziecie miały problem wręcz z jego takim usunięciem chusteczką zwykłą. Także to jest bardzo taki ciekawy produkt, inny, nie spotkałam się w żadnej innej firmie z dokładnie taką rzeczą, ale uwielbiam go używać, gdy na przykład maluję sobie mocniej oczy i właśnie chcę tak sobie delikatnie usta na różowo zabarwić właśnie, ale tak, żeby wyglądały bardziej naturalnie jeszcze właśnie ten, to jest Tinted Lip Glow Balm, tak? Catrice, kosztuje kilkanaście złotych, warto się nim zainteresować, występuje również w kolorze czerwonym. I jeszcze będą dzisiaj paznokcie, nie tylko makijaż, no bo to też zaliczamy może do kolorówki. Najpierw coś dla osób, które lubią wciąż używać zwykłych lakierów. Ja zwykłe lakiery, których ciągle mam bardzo dużo, używam przede wszystkim do stóp. Nie lubię robić hybryd na stopach, ponieważ te zwykłe lakiery na stopach utrzymują się również bardzo, bardzo dobrze. I moimi ulubionymi z 2016 roku lakierami były Golden Rose Prodigy Gel. Lakiery, które wyglądają faktycznie jakby to były lakiery takie lekko żelowe lub nawet hybrydowe. Przepiękna kolorystyka, mam ich w tym momencie, no nie wiem, chyba z 7 różnych kolorów. Tutaj pokazuję wam kolor, który w tym momencie mam właśnie na stopach, to jest taki piękny, lekko różowy nude, numer właśnie nie wiem, który... 02, przepraszam, to jest 02 właśnie. Natomiast pokazywałam wam bardzo, bardzo dużo różnych kolorów w oddzielnym filmie z Golden Rose, także uważam, że ta seria Prodigy Gel jest świetna, bardzo udana, razem w połączeniu z takim topem a la żelowym, to są świetne, świetne, zwykłe lakiery, kosztują około 12 zł. Natomiast na sam koniec coś, czego no nie mogło zabraknąć, czyli produkty hybrydowe do paznokci i firma Indigo Nails.
Indigo jest moim największym odkryciem kosmetycznym 2016 roku. Firma, którą poznałam bodajże w kwietniu na Mad Beauty w Warszawie i do której później zespołu dołączyłam, co mnie ciągle niesamowicie cieszy, bo uważam, że jest to świetna marka. Jeżeli interesuje Was manikur hybrydowy lub żelowy lub akrylowy, to naprawdę trzeba Indigo znać, myślę. Jest to jedna z najbardziej znanych marek, jeżeli chodzi o tą branżę. I tutaj pokazuję Wam trzy przykładowe produkty. Dwa lakiery hybrydowe w dwóch pojemnościach. Pokażę Wam teraz ten, który mam w tym momencie właśnie na paznokciach, poza tym jednym, którego nie zdążyłam zdjąć. Ale to jest kolor nude o nazwie Milkshake. Jak widzicie, bardzo taki, tak, cielisty kolor, lekko beżowo-szary, powiedziałabym, piękny. I tutaj sobie jeszcze namalowałam takim żelem do zdobień właśnie serduszko. To mój pierwsze serduszko na paznokciach w moim życiu. W każdym razie to są paznokcie wykonane właśnie przeze mnie. Ja nie jestem stylistką, jakby nie robię paznokci nikomu innemu poza mną. Natomiast uwielbiam te produkty i wiem o nich już naprawdę dużo. Ja odpowiadam w ogóle za firmowego bloga Indigo, do którego link zostawię Wam w opisie. Serdecznie Was zapraszam, bo tam pojawiają się bardzo, bardzo różne tematy dotyczące właśnie manikuru hybrydowego, żelowego, zwykłego również, pielęgnacji, także warto, myślę, zajrzeć. Tak, więc lakiery hybrydowe serdecznie polecam. Tutaj mam również mniejszą wersję, 5 ml, tamten miał 10 ml. Tutaj mam akurat kolor Ibiza Chill, stworzony przez Natalię Siwiec, który mam z zestawu Gel Polish Set. Jest to też zestaw, o którym ja robiłam oddzielny film. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie zakupem całego takiego zestawu startowego, jeżeli chodzi o hybrydy, to właśnie taki zestaw naprawdę warto mieć, szczególnie, że ma świetną cenę w stosunku do ilości rzeczy. I ostatnia rzecz w dzisiejszym filmie, ostatnia też, jeżeli chodzi o produkty Indigo, muszę o niej wspomnieć, to jest baza Protein Base, czyli jeden z największych bestsellerów właśnie marki Indigo. Baza proteinowa, baza hybrydowa pod lakiery hybrydowe, jak również wiem, że dziewczyny stosują ją również pod żel. Jest to baza, która rozpuszcza się w removerze, w acetonie, natomiast możemy nią zbudować i nawet o 3 mm przedłużyć paznokcia. Jest to chyba jedna z najbardziej twardych i trwałych baz pod paznokcie właśnie hybrydowe i jest to produkt, jeżeli lubicie robić manikur hybrydowy, to trzeba ją wypróbować, bo jest rewelacyjna. Odżywia paznokcie właśnie, nie wpływa źle na ich stan. Jest to produkt wielofunkcyjny, który wiem, że wszystkie stylistki po prostu uwielbiają. Uff, także to były wszystkie moje ulubione produkty makijażowe oraz paznokciowe z roku 2016. Mam nadzieję, że każdy coś tutaj, chociaż jedną rzecz sobie dla siebie podpatrzył. Jeżeli któryś z tych dzisiejszych produktów pokazanych przeze mnie również Wy używałyście, również Wy lubicie lub może nie lubicie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach właśnie, jeżeli chcecie mi na przykład też coś polecić, co wiecie, że być może mi się spodoba, też koniecznie piszcie, bo ja zawsze Wasze komentarze z wielką radością czytam i odpisuję. Także tak, teraz zabieram się za kręcenie ulubieńców pielęgnacyjnych zeszłego roku i postaram się, żeby w 2017 roku filmy już naprawdę pojawiały się raz w tygodniu. Także koniecznie zostawcie kciuka w górę za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!